Hej, hej, witajcie. Słuchajcie, właśnie robimy sobie śniadanie, kawę. Egi już też mam tutaj swoje śniadanie przygotowane. Sobie zrobię dolewkę kawy. Także ja dzisiaj mam pancake'a. Michał już jest ubrany, ogarnięty, więc może się pokazać. A co ty będziesz jadł? Ja będę jadł swoje. Co masz? Mam truskawki, borówki, musli i jogurt. Jest, wyostrzyło. No, też wygląda dobrze. Ja sobie zrobię na górę właśnie banana, borówki, truskawki do kawy Elima. Takie pyszności. Także kochani, witamy w nowym dniu. Witamy w sobotę. I zaczynamy ten dzień od pysznego śniadania. Mogę się Wam już pokazać. Wykąpałam się, umyłam sobie włosy, nałożyłam sobie maskę na włosy. Wiecie, taka pełna pielęgnacja i zobaczcie, jakie fajne są te włosy. I ta suszarka z Xiaomi, którą Wam już kiedyś pokazywałam, że sobie kupiłam nową. To jest po prostu super. Zawsze jeszcze na szczotce wyciągam sobie włosy przy suszeniu i potem tylko delikatnie przeciągam prostownicą, bardziej tak od góry, chociaż tutaj cały czas mi sterczą takie małe włosy, ale zawsze tak mam. Nawet słuchajcie, jak z psikiem lakierem, na chwilę one się tak ujarzmią i za chwilę znowu po prostu jest takie sterczące jakieś tutaj czubki. I tak, kochani, zrobiłam sobie kawę, bo w sumie stwierdziłam, że też dawno nie mówiłam do Was przy makijażu i przy kawie, także słuchajcie, łyk kawy i będę się szykować. Mam niewiele czasu, więc to będzie szybki makijaż. Imprezowy, nie imprezowy, po prostu wiecie, dzisiaj mamy gości, mamy solenizanta, zarezerwowaliśmy sobie stolik w restauracji i będziemy jechać do knajpki posiedzieć, baza, burlas standardowo i słuchajcie, kupiłam mamie też na dzień mamę tą bazę, żeby sobie przetestowała, bo naprawdę jest bardzo fajna i też dużo moich koleżanek, jak tylko spróbują, to się w niej zakochują, więc jeżeli jeszcze nie znacie tej bazy, oczywiście to jest taka baza, nie baza, bo z jednej strony jest to właśnie baza pod makijaż, na niej bardzo ładnie wygląda podkład, ale też przede wszystkim macie ochronę przed UV, czyli z SPF-em 50. Jest ta baza, ona nadaje bardzo ładny koloryt skóry, więc można sobie ją nosić samodzielnie. Tak nie wiem, na wakacjach, czy po prostu jak któraś z Was no nie ma takiej potrzeby, żeby nakładać podkład, bo wiem, że są dziewczyny, które w ogóle nie używają podkładu, tylko na przykład puder w kamieniu, czy tam, wiecie, żeby przypudrować trochę buzię. Zrobiłam sobie też dzisiaj, poza tą pielęgnacją włosów, jeszcze raz ten peeling na usta, żeby sobie tak ładnie je przygotować pod makijaż i nałożyłam na to ten mój balsam z Recibo. O, bardzo to jest fajne. On jest też taki bardzo gęsty, ma konsystencję taki bardzo mocno zastygłej wazeliny, bym powiedziała. Naprawdę jest bardzo fajny, bardzo długo utrzymuje się na ustach i bardzo mocno nawilża. Powiem Wam, że odkąd tak się naprawdę też zawzięłam na taką pielęgnację ust, wcześniej miałam ten balsam z Hello Body, ten Coco, coś tam, też jest bardzo fajny, tylko że on kosztuje 69 zł w regularnej cenie na stronie Hello Body, natomiast ten z Recibo w standardowej cenie kosztuje coś chyba 30 parę złotych i jest równie bardzo, bardzo fajny, bardzo ładnie nawilża i powiem Wam, że skończyły się moje problemy z takimi suchymi skórkami na ustach. I tak, kochani, słuchajcie, kupiłam sobie ostatnio drugie opakowanie tego kremu BB z Miszy w kolorze numer 27, jednak jak mniej nałożę troszeczkę tego BB kremu, nie robię takiej grubej warstwy, to on też nie wygląda jakoś tak, aż tak się nie odcina między jakby jasną szyją, a ciemniejszą buzią, bo ten kolor jest troszeczkę taki dla mnie jakby za ciemny, ale kupiłam, słuchajcie, jeszcze coś takiego, czy nam się to tutaj, o, z Mi, wiecie, że ja też lubię tą markę, to jest marka, która jest w Rossmanie, wzięłam najciemniejszy kolor, ona ma SPF 30 i dla przypomnienia z Miszy ma 42 filtr, lekki BB cream, cera śniada, wyrównuje koloryt, ujednolica, nawilża, wygładza, upiększa, zmniejsza widoczność przebarwień.
to mnie, wiecie, chwyciło. Ale dzisiaj nie będziemy tego testować. Przetestujemy sobie to w następnym filmie, więc od razu zapraszam Was na test tego BB kremu. Dzisiaj idziemy w pewne i sprawdzone produkty, ponieważ dzisiaj zależy mi, żeby jednak ta buzia, ta cera wyglądała na taką ładnie ujednoliconą, czyli nakładam podkład, mój ulubiony Maybelline Fit Me Luminous and Smooth. I lecimy. I tą gąbkę z Lovely też sobie kupiłam ostatnio kolejną, bo naprawdę jest bardzo fajna. Beauty Blender poszedł już do śmieci, więc naprawdę gorąco Wam też polecam tą gąbeczkę i chyba bardziej podbiła moje serce niż gąbeczka z Real Techniques, która do tej pory też była takim ulubieńcem. A ta jest po prostu super, bardzo fajnie blenduje podkład. I mimo tego, że ja mam troszeczkę jednak rozszerzone te pory, no tak jak Wam mówiłam już niejednokrotnie, miałam cerę dość mocno problemową, więc po niej widać, że ona jest po takich przejściach. Natomiast nakładając tą gąbką podkład, BB krem, no cokolwiek takiego, wiecie co, jak nie rozblendujecie dobrze, to przy takich poszerzonych porach jednak widać ten produkt, jak on gdzieś tam w takie większe pory wchodzi i to widać, a tą gąbeczką, jak rozblendujecie, to mimo tego, że gdzieś tutaj mam te rozszerzone pory, to bardzo ładnie ten podkład po prostu się zlewa, stapia ze skórą, wygląda jak po prostu druga skóra. I wiadomo, że i jest to kwestia też podkładu, ale ja już też wiem z doświadczenia, że nie zawsze drogi podkład i nie zawsze ten, nawet jeżeli mamy fajny podkład, to też zależy od tego, czym go nakładamy, bo są podkłady, które bardzo fajnie się nakłada gąbeczką, a są podkłady na przykład, które dużo lepiej niż gąbeczką nakłada się pędzlem. Ja natomiast nienawidzę nakładania podkładu pędzlem, właśnie zostawia mi to takie jakieś smugi na twarzy. Nie umiem tak fajnie zblendować tego podkładu, widać mi te pory rozszerzone, no nie wiem, po prostu jeszcze nie zgłębiłam tajników nakładania podkładu pędzlem, nigdy się do tego jakoś nie umiałam przekonać, natomiast gąbeczki dla mnie to jest po prostu hit. I zobaczcie, to jest ten właśnie podkład, który już Wam tyle razy pokazywałam i można na nim właśnie budować sobie krycie, nakładać sobie warstwę po warstwie, tak żeby osiągnąć efekt krycia i on bardzo naturalnie wygląda, ale naprawdę nie wiem, czy mi się tak wydaje, czy naprawdę te plamki mniej są ostatnio widoczne, mimo że gdzieś tam buzia już była wystawiona na jakieś słońce, oczywiście z filtrem, ale tak Wam mówiłam przy ostatnim vlogu, mimo że nakładałam zawsze jakiś filtr, to one potem i tak ciemniały. Dobra, dzisiaj wyjątkowo nałożę sobie korektor pod oczy, dlatego że ostatnio Wam mówiłam, że staram się nie nakładać korektoru, żeby jednak ta skóra tutaj w okolicach oczu sobie oddychała. Ja też jestem zadowolona, bardzo zadowolona jestem z efektów zabiegów, terapii, którą teraz stosuję sobie u mojej Oli na okolice oczu. I tak sobie pomyślałam, że jak już sobie tutaj dzisiaj tak siedzimy i rozmawiamy, to zdradzę Wam, bo próbowałyście zgadnąć, co to są za zabiegi i też bardzo byłyście ciekawe, bo z tego co wiem, jak do mnie czasem piszecie, też właśnie ostatnio na Instagramie dałam Wam taką zajawkę, jak byłam u Oli na zabiegu, właśnie podczas tego zabiegu. Wrzuciłam na Instagrama bumerang i też się tam posypały od Was zapytania, co ja tam takiego robię. Więc stwierdziłam, że czas Wam powiedzieć, ponieważ już widzimy pierwsze efekty, ale na takie końcowe efekty jeszcze trzeba będzie poczekać i wtedy Wam pokażę Wam wtedy zdjęcie, które Ola mi zrobiła przed rozpoczęciem terapii i zrobimy sobie tuż przed moim urlopem kolejne zdjęcie. Już Wam wszystko tłumaczę. Więc kochani, trafiłam na stół do Oli, robiąc zabiegi technologią Indiba. Nie jest ta technologia mi obca, bo już robiłam sobie zabiegi na brzuch, robiłam sobie zabiegi na uda i kiedyś robiłam sobie zabiegi na całą twarz. I jestem po prostu bardzo zachwycona efektami, które miałam. Właściwie to na buzię, na całą buzię, czyli jakby cały obszar twarzy, robiłam tą technologią ponad 2 lata temu. I to był najgorszy moment dla mojej cery. Po prostu wyglądała fatalnie, tak jak Wam mówiłam, ja wiele lat się zmagałam z problematyczną cerą i po 5 zabiegach, znaczy ogólnie słuchajcie, po 3 zabiegach mnie tak wysypało, że zastanawiałyśmy się, co się dzieje, czy mam uczulenie może na tą technologię, czy na krem, który jest potrzebny do wykonania tych zabiegów,
Ale stwierdziłyśmy, że możliwe, że to jest właśnie to, że ta skóra się oczyszcza, wyrzuca z siebie toksyny. Dlatego, że to jest jakby nieinwazyjna technologia, nic nie nakłuwacie, nic nie boli. Jest to przyjemny masaż z takim odczuciem ciepła. Jest to opatentowany, słuchajcie, całkowicie nieinwazyjny, bezpieczny system Pryonic. Chyba nic nie przekręciłam. I on jakby działa na częstotliwości 448, jeżeli chodzi o prąd, który przepływa, i jest on niezmienny i przez to właśnie nie niszczymy sobie, że tak powiem, nie ścinamy białka, nie pracujemy na kolagenie, tylko całkowicie regenerujemy komórki, regenerujemy tkanki i potem właśnie to wygląda tak, że kończycie na przykład sobie 5-6 zabiegów, już są jakieś efekty, ale potem do miesiąca, do dwóch, to wszystko też zależy, jak szybko regeneruje się wasza skóra, dopiero jest ten finalny efekt, no bo ta skóra musi się, ta komórka musi się zregenerować. Ale powiem wam, ja już widzę taki efekt po oczach. Teraz właśnie robimy takie tak zwane mikrozabiegi, czyli robimy tylko tutaj okolice oczu, że słuchajcie, mam cały czas wrażenie, jakbym miała tak uniesione, wiecie, napięte tutaj wszystko, a jak rozluźnię, to dalej mam to uczucie takiego jakby napięcia. I Ola mi też mówiła, jak teraz robiła mi już te, teraz miałam czwarty albo trzeci dopiero zabieg, chyba trzeci, to mówiła, że też jak sunie mi tą elektrodą tutaj w okolicach oczu, to ta skóra już też nie jest taka wiotka, ona jest taka bardziej napięta, taka, wiecie, już odmłodzona, na czym mi najbardziej zależało. Tak jak wam mówiłam, jak ja się uśmiecham, to my się robią tutaj takie bardzo mocne zmarszczki mimiczne. No i dalej właśnie teraz denerwuję, że ten korektor mi w te zmarszczki tutaj wchodzi i po prostu ja już jestem zachwycona, więc nie mogę się doczekać i przebieram nóżkami, że tak powiem. Słuchajcie, muszę tak tu trzymać, bo bardzo fajny jest ten to kimono, ale ona jest z takiego leistego materiału, że ono się tutaj niestety rozkłada, a jestem naga pod spodem. No i tak, kochani, powiem wam, że po prostu nie mogę się doczekać tego efektu, jak to będzie wyglądało finalnie, skoro już jest taki bardzo fajny efekt. Także gorąco wam polecam. Myślę, że tą technologię Indibe możecie znaleźć w wielu miastach w Polsce. To nie jest tylko gdzieś tutaj u nas, tam gdzie ja chodzę, więc spokojnie możecie sobie poczytać na internecie. A jeżeli chodzi o zabiegi na ciało, jeżeli kogoś to interesuje, to słuchajcie, jest to jakby kwestia modelowania sylwetki i znowu tutaj też działamy mocno jakby też zdrowotnie, tak? Bo też odtłuszczamy sobie, na przykład pracując na brzuszku, to też sobie jakby dajemy szansę na odtłuszczenie tych narządów wewnętrznych, podkręcamy metabolizm, co też zauważyłam, że po takiej serii zabiegów na brzuszek, też miałam 6 zabiegów i to było rok temu, że mocno poprawiłam mi się, słuchajcie, przemiana materii. Nie wiem, czy to jest jakaś, nie wiem, czy ja sobie to tak tłumaczę, że od tego momentu, czy coś, ale naprawdę widzę różnicę i po prostu to też nie jest tak, że nagle, znaczy są, słuchajcie, dziewczyny, które faktycznie, wiecie, poddają się tej technologii, robią ileś tam zabiegów, te zabiegi robi się 2-3 razy w tygodniu, że naprawdę mogą zrzucić ileś tam kilogramów bez większego jakby wiecie, jakichś ćwiczeń czy tam większej diety, ale to też nie jest tak, że idziecie na jakiekolwiek zabiegi, chcecie, nie wiem, zrzucić sobie tam z brzuszka parę kilo, idziecie dalej, nie wiem, zajadacie się chipsami, popijacie alkoholem i to po prostu nagle się okaże pyk i nie wiem, 10 kilo macie mniej, to nic tak nie będzie działało, więc też trzeba pilnować jakby diety i tego, co przede wszystkim jemy. No, więc ja jestem bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o uda, które no, mam bardzo problematyczne. Po prostu gdzieś tam od zawsze zmagam się i borykam się z problemem celulitu na udach, ale też efekt był nie taki, że nagle wszystko, wiecie, zniknęło, bo też nie będę was tutaj oszukiwać i mówić, że tak, że w ogóle super, wiecie, nogi jak od nastolatki, bo nie, ale bardzo fajnie się ujędrniła moja skóra, wszystko tak, wiecie, się napięło, sama skóra w dotyku jest całkiem inna, ona jest tak jakby gęściejsza i jeżeli chodzi właśnie o zabiegi na twarz, czy te okolice oczu, wcześniej mi zabrakło tego słowa, właśnie zagęściło tą moją skórę i po prostu ja jestem zachwycona, słuchajcie, efektem tych zabiegów. I co najważniejsze, jest to całkowicie nieinwazyjne, nic nie oszczekujecie i tak dalej. A mówiłam wam kiedyś właśnie wcześniej, że mocno zastanawiałam się nad wypełnieniem doliny łez. I Ola właśnie mówiła, a po co, zróbmy Indibę, będzie super efekt, można robić to raz na jakiś czas, potem taki zabieg przypominający sobie możecie wykonywać, po co zaraz się kłuć i wstrzykiwać coś. A jak wiecie, jakby wypełnienie doliny łez jest jednym z bardziej takim ryzykownym zabiegiem, a tego bym się już chyba troszeczkę, słuchajcie, bała.
wolałabym takich rzeczy po prostu nie robić, skoro są inne technologie, które mogę wykorzystać. O, może tak. Dobra, kochani, przyspieszamy, robimy teraz makijaż, tyle mojego gadania, bo oczywiście już tutaj do Was mówię chyba z 15 minut. Także robię sobie makijaż i zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. Ok, kochani, tak wygląda makijaż, czyli taki mocno w moim stylu, czyli delikatny, ładnie tutaj nałożony, wiecie, bronzer, róż, rozświetlacz, czyli taki glow na twarzy, delikatna kreseczka eyelinerem, troszeczkę brązowego cienia i tak bardzo naturalnie. I tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o usta, że może bym sobie podkreśliła dzisiaj tą konturówką z Pierrenet, to jest kolor numer 07, taka bardzo naturalna konturówka, kredka. O, widzicie, w takim właściwie naturalnym kolorze ust. I ja sobie po prostu nałożę ją jakby na całe usta, jak szminkę. O. Widzicie? Tak naturalny, ładny, po prostu wyrównany koloryt ust. Bardzo fajne są te kredki. Mam tutaj jeszcze taką ciemną, 11. Mam tutaj taką 15, taki mega róż. I miałam jeszcze, słuchajcie, czerwoną, ale ostatnio złamałam. I powiem Wam, że na tych ustach po tym peelingu mega wygląda, zobaczcie. Widzicie? Bardzo ładnie. I tak sobie myślę, że tylko nałożę sobie na to moją ulubioną pomadkę, pomadko błyszczyk z Diora. On ma właśnie też taki naturalny kolor. I myślę, że będzie... O! O! I super. A też powiem Wam, że gdzieś zgubiłam. Miałam taką bardzo fajną matową pomadkę Start, którą kupiłam, pamiętacie, w tamtym roku. Też Wam nagrywałam film, jak byłam na takim profesjonalnym makijażu na rocznicę ślubu moją i Michała. I wtedy kupiłam sobie u Beaty taką... pomadkę w płynie, ale ona fajnie zastyga i też była w takim miedziakowym kolorze. Nie wiem, muszę poszukać po starych torebkach, których aktualnie nie noszę, może gdzieś po prostu wrzuciłam. Mega jestem dzisiaj zadowolona i z makijażu. Jedyne, z czego jestem niezadowolona, to z moich niesfornych brwi, które są po laminacji ogólnie i wszystko fajnie wygląda, ale coś dzisiaj źle spałam. Spałam chyba na twarzy, słuchajcie. I się po prostu tak pozawijałem tutaj włoski na brwiach, że nie jestem w tego w stanie w żaden sposób ułożyć. Nie wiem, może spróbuję jeszcze, o! Widzicie co, tak sobie myślę, że może bym spróbowała sobie, wiecie, lakierem trysnąć na szczoteczkę. Tą taką właśnie do układania brwi. I może ona by mi tak tutaj trochę to ładnie usztywniła. Ale efekt laminacji brwi to też jest super po prostu dla mnie. I jeszcze przed wakacjami sobie pójdę do Oli, albo żeby mi tutaj poprawiła coś przy tych brwiach, albo nałożyła chociaż farbkę. Ale zrobię sobie też laminację rzęs. Zaryzykuję drugi raz u Oli. Zobaczymy, czy też będzie tak jak wcześniej, czy coś inaczej to wyjdzie. Bo też jej mówiłam, że chciałabym tak bardziej delikatnie, żeby ten skręt nie był taki, wiecie, też mocny. Dobra, kochani, idę się ogarniać, bo już jest późna godzina. Zostało mi właściwie 15 minut, żeby się ogarnąć do końca, nim przyjadą goście. Także, kochani, dopijam kawę. Żegnam się na tą chwilę z Wami. Zaraz Wam jeszcze mam nadzieję, że zdążę pokazać, co dzisiaj ubieram. A gdybyście mieli jakieś pytania na temat właśnie tych wszystkich zabiegów, którym się poddałam, jeżeli chodzi o technologię Indiba, to bardzo chętnie Wam odpowiem, czy w komentarzach, czy możecie pisać do mnie na priv, albo może właśnie zostawcie pytanie, może nagram jakiś osobny film, w których jakby poopowiadam Wam tylko na temat tych wszystkich moich zabiegów, które do tej pory wykonywałam. Może też macie jakieś pytania o kwestie
wypełnienia ust, czy właśnie niby, czy laminacji, czegokolwiek, modelowania sylwetki. Więc jeżeli macie takie pytanie, to też zostawiajcie pod tym filmem w komentarzach. To bardzo chętnie Wam poopowiadam, bo tutaj nie ma co ukrywać, nie ma czego się wstydzić. Dobrze wiedzieć też, jak zadbać o siebie, swoje ciało, czy w bardziej inwazyjny sposób, czy nieinwazyjny, bardziej bezpieczny, medyczny sposób. Więc fajnie też wymieniać się jakimiś swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o takie właśnie zabiegi upiększające, kochani. Także do za chwilę. Dobra, kochani, ja już jestem ubrana i pamiętacie taką koszulę, Wam kiedyś pokazywałam w Mierzymy z Zary i powiem Wam, że po tej koszuli też czuję, że trochę schudłam, bo ona jest dużo luźniejsza niż była i nawet już jak podnoszę tak ręce do góry, to ona mi się aż tak nie dźwiga jak wtedy. Pamiętacie, też miałam dość wysokie wtedy spodnie, a mimo to ona była jeszcze wyżej, a teraz spokojnie, mimo że mam taki, widzicie, zapępek, dżiny z bardzo wysokim stanem, ja bardzo lubię takie spodnie, to fajnie wygląda. I pod spód też sobie ubrałam taki top, teraz mam zamiast stanika z H&M-u, zamówiłam sobie takie dwa. Mam jeszcze biały, nierozpakowany, to w następnym filmie Wam pokażę, bo naprawdę bardzo fajne, wygodne i nawet fajnie trzymają przy takim, wiecie, też większym biuście jak ja. Do tego standardowo czarne dżinsy, to są dżinsy z Reserved, z tym właśnie wysokim stanem, te, które mam i niebieskie, i ciemno-niebieskie, i te takie z takimi przetarciami na kolanach. Bardzo lubię te dżinsy. Do tego będą te takie buty, które sobie jakiś czas temu kupowałam, też Wam pokazywałam. One są z Gino Rossi, z takimi właśnie ćwiekami. Bardzo ładnie właśnie pasują do takiego outfitu, wydaje mi się, jak dzisiaj. Słuchajcie, no takie dzisiaj światło jest kiepskie. A tam na dworze właśnie jest oberwanie chmury i raz, słuchajcie, jest słonko, za chwilę właśnie leje i nie wiadomo jak się ubrać, także na pewno miałam w planach sukienkę, ale jednak dżinsy, koszula, wezmę jeszcze sobie sweter, na to sobie narzucę dżinsową, nie dżinsową, tylko tą taką ala skórzaną ramoneskę też z Reserved, jakaś torebka i tak to będzie wyglądało, kochani. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj mi się jakoś mega ręce trzęsą. Mam nadzieję, że nie będziecie tego na filmie widzieć. Także ja tak wyglądam, kochani. No i my się zbieramy. Michał się już też szykuje. Czekamy na gości. Zabieramy ich dzisiaj do knajpki. Także już dzisiaj chyba nie będę nic nagrywać, więc łapka w górę, jak Wam się film podobał, bo też przy tym moim makijażu się do Was mega rozgadałam, więc myślę, że ten film i tak już będzie długi, kochani. Także trzymajcie się ciepło. Miłego. Papa.